Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj na prośbę widzów zajmujemy się tematem przedszkoli. Tak jak wcześniej robiłem materiał na temat szkół, to dzisiaj zastanowimy się, jakie obostrzenia i co można wprowadzać generalnie w przedszkolach, a do czego zarządzając taką placówką dyrektorzy przedszkoli nie są upoważnieni. Zapraszam do oglądania. W przeciwieństwie do szkół, przedszkola na podstawie prawa oświatowego mogą w swoich statutach określić m.in. sposób przyjmowania dzieci do przedszkoli. Oznacza to, że m.in. w statucie takiego przedszkola zarządzający placówką dyrektor bądź nauczyciel takiego przedszkola może odmówić przyjęcia dziecka, u którego są objawy choroby, dziecka chorego bądź nawet mógłby znaleźć się zapis, że nauczyciel jest upoważniony do dokonania w przypadku podejrzenia zachorowania badania temperatury dziecka. Oczywiście na takie badanie rodzic może nie wyrazić zgody, bo to rodzic sprawuje opiekę nad dziećmi. Natomiast w tym przypadku nauczyciel miałby prawo odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola. Generalnie mamy też do czynienia tutaj z przedszkolami jakby publicznymi i niepublicznymi, jednak zasady są mniej więcej takie same. Jedynie należy pamiętać, że w przypadku przedszkoli niepublicznych rodzice zawierają dodatkowo umowę z przedszkolem, w której mogą znajdować się dodatkowe zgody i powiedzmy uwarunkowania co do przyjmowania dziecka do przedszkola, co do właśnie informowania przedszkola na temat stanu zdrowia dziecka, jak i również z drugiej strony uprawnień zarządzającego placówką, zarządzającego przedszkolem czy nauczyciela do powiedzmy odmowy przyjęcia takiego dziecka. Oczywiście takie rzeczy również muszą znajdować się w statucie przedszkola. Dodatkowo to jest warte podkreślenia, w przedszkolu bez zgody rodziców, bez wyraźnej zgody rodziców nie wolno wykonywać badań dzieciom, czy pobierać od nich wymazów i tak dalej. To jest zabronione. Władzę rodzicielską nad dziećmi do ukończenia 18 roku życia praktycznie sprawują rodzice. I to oni mogą wydawać jakiekolwiek zgody na leczenie dziecka. Wśród takich usług leczniczych również zawierają się badania, między innymi poprzez pobieranie wymazu, śliny czy innych badań. Warto wskazać, że w przeciwieństwie na przykład do szkół, przedszkola nie są objęte ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami. One są włączone spod tej ustawy. Czyli to oznacza, że rodzice nie muszą składać jakichkolwiek dodatkowych sprzeciwów co do objęcia ich dzieci opieką zdrowotną i możliwością podania ich badaniom, powiedzmy, profilaktycznym. Dzieci w przedszkolu oczywiście są objęte jakąś ochroną ze strony zarządzającego przedszkolem, który może monitorować jakby ich stan, ale przede wszystkim poprzez te objawy zewnętrzne, czyli sprawdzać, czy na przykład dziecko nie jest chore, apatyczne, nie śpiące, nie kaszle, czy na przykład nie pojawia się wysypka, czyli te wszystkie symptomy zewnętrzne, które nie wymagają przeprowadzenia dodatkowych badań. W takim wypadku zarządzający przedszkolem ma obowiązek powiadomienia rodziców. I oczywiście dzieci mogą korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej, ale zapewnione już przez przychodnie. Tutaj również warto wskazać, że to rozporządzenie, które weszło w życie 1 września 2020 roku, jest dotkniętą taką samą wadą, co wcześniejsze. Nowe rozporządzenie wskazywało, że dzieci nie muszą w przedszkolu nosić maseczek, chyba że zarządzający placówką postanowi inaczej. I tutaj no, jest nieprawda, bo to jest przerzucenie znowu odpowiedzialności tutaj na dyrektora i co niektórzy sobie z tego wyciągają, powiedzmy, takie wnioski, że o, skoro mi rozporządzenie na to pozwoliło, to mogę sobie w ten sposób tak uregulować. Nie, to jest nieprawda. Nie można wymagać od osób, tutaj w przypadku dzieci, które są zdrowe, konieczności zakładania maseczek. To jest nieprawda, absolutna nieprawda. I co więcej, jeżeli to dotyczyłoby szkoli prywatnych, rozporządzenie takie no, nie może zmieniać postanowień umownych i postanowień statutu przedszkola. No to jest oczywiste chyba. Więc tutaj również w tym zakresie rozporządzenie z 1 września 2020 roku nic nie zmienia. No i teraz na zakończenie warto wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy istotnej, która już się raz wydarzyła. Co jeśli przedszkola znowu zostaną zamknięte i znowu nie będzie możliwości oddawania dzieci do przedszkola? Czy nadal w przypadku przedszkoli prywatnych rodzice będą musieli za nie płacić, pomimo że faktycznie przedszkole nie może świadczyć swojej obsługi? Więc tak, otwieramy sobie znowu tutaj kodeks cywilny. Ja mam taką fajną wersję.
Co nam ten temat mówi nam kodeks cywilny? O. O, i tutaj mamy artykuł 495 kodeksu cywilnego. Jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe skutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, czyli chociażby zakaz wprowadzony w rozporządzeniu, strona, która miała to świadczenie spełnić, nie może żądać świadczenia wzajemnego, a w wypadku, gdy już je otrzymała, obowiązana jest do zwrotu przepisów wedle bezpodstawnego wzbogacenia. Dalej, jeżeli świadczenie jednej ze stron stało się niemożliwe tylko częściowo, strona ta traci prawo do odpowiedniej części świadczenia wzajemnego. Jednakże druga strona może od umowy odstąpić, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez tę stronę cel umowy, wiadomy stronie, której świadczenie stało się niemożliwe. No, czyli tutaj ewidentnie to nam pasuje tylko kazusu przedszkoli. Rodzice oddają dzieci do przedszkola w celu, żeby przedszkola sprawowała na nim opiekę w trakcie, gdy rodzice są zajęci innymi obowiązkami, czy to zawodowymi, czy robią zakupy, czy trzymają w domu, w których po prostu dzieci mogłyby im przeszkadzać. Gdyby rodzice chcieliby się zajmować cały dzień dziećmi, no to po prostu by nie oddawali do przedszkola, nie zawierali z przedszkolem prywatnym umowę i nie zapłaciliby za to pieniążków. No tutaj warto przy tym pamiętać, że jeżeli znowu zostanie wprowadzony zakaz takich działalności, takiego przedszkola, to praktycznie no, nie wiemy, jak długo on będzie trwał. Weźcie pod uwagę, że w przypadku na przykład takich właścicieli klubów czy dyskotek, zakaz ten faktycznie trwa już od ponad pół roku. Natomiast uwagi na fakt, że to no, generalnie zakaz jest tak faktycznie nielegalny, no to potem sobie będą dochodzili dosyć wysokiego odszkodowania od Skarbu Państwa, do czego będą uprawnieni. Natomiast no, w przypadku rodziców, no, zawsze pojawia się taki problem, w tym taki argument, a ja się boję odstąpić od tej umowy, bo przedszkole później może nie zechcieć mnie przyjąć. Mojego dziecka w sensie, no, nie będzie chciał zawrzeć mojej umowy. Okej, to jest prawo rodzica, że może się o to bać. Również nie ma obowiązku generalnie ze strony, powiedzmy, przedszkoli do zawierania umowy z każdym rodzicem. Jeżeli taki rodzic sobie tak życzy, że chce płacić frycowe za to, że przedszkole jest, kiedyś będzie mógł przyjąć jego dziecka, jego wola. Natomiast przysługuje uprawnienie do odstąpienia takiej umowy i przedszkole nie może domagać się zapłaty wynagrodzenia. Nawet w przypadku, gdy przedszkole Wam oferuje, powiedzmy, jakieś takie zajęcia zdalne, online, czyli przesyła, powiedzmy, zadania. Jeżeli Was to nie ustanawia, po sobie sami rodzice nad dzieckiem w tym czasie, kiedy przedszkole jest zamknięte i tak nic no, nie możecie robić, możecie od tej umowy odstąpić. No. No i w zasadzie tyle. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zostawiacie je w komentarzach. Jeżeli Wam się podobał ten materiał, chcielibyście usłyszeć więcej na ten temat, dajcie suba. Pozdrawiam.